Chyba pierwszy raz, nie wiem czy pan profesor się zgodzi, ale pierwszy raz na poziomie Unii Europejskiej powiedziano sobie wprost, że koszty niewyciągnięcia lekcji z tego kryzysu mogą być dużo większe niż koszty samego kryzysu. W związku z tym uznano, że nie można zmarnować szansy, jaką jest ten kryzys. Stąd bardzo nietypowe działania i bardzo nietypowy europejski instrument odbudowy. On będzie zatwierdzany w zupełnie innej procedurze niż wieloletnie ramy finansowe. Tutaj warto powiedzieć, że żeby go uruchomić, to 41 parlamentów musi się zgodzić, bo 27 parlamentów wszystkich państw oraz parlamenty regionalne tych państw, które są federalne, więc jeszcze bardzo dużo musi wody upłynąć w Odrze, żeby ten instrument został uruchomiony. Natomiast wydaje się, że jest bardzo duża determinacja i w poszczególnych krajach będą powstawały krajowe programy odbudowy. Szacuje się, proszę Państwa, że ten Krajowy Program Odbudowy w naszym kraju to będzie mniej więcej 1/3 wszystkich środków unijnych, które do Polski w najbliższych 7-10 latach będą dostępne, więc to jest dość sporo. Ale pojawia się taki dylemat, no bo jedni by chcieli z tego zrobić kroplówkę, czyli pacjent jest chory i musi dostać kroplówkę, czyli zróbmy to, co byśmy i tak zrobili pod płaszczykiem działań antykryzysowych, a drudzy mówią, że to jest pieniądz dany raz, tymczasowo i zróbmy z tego napęd nitro, tak? Czyli że Polska powinna dzięki temu zasileniu przyspieszyć znacząco. I oczywiście zachęcam wszystkich do myślenia o tym Krajowym Programie Odbudowy nie jako kroplówce dla pacjenta, który jest chory, tylko o napędzie nitro dla całego kraju, który musi wykorzystać kryzys, żeby pójść mocniej do przodu w dziedzinach, w których naprawdę nie jest dobry, tym bardziej, że tych dziedzin, w których nie jesteśmy dobrzy, jest ciągle dość sporo. Stąd jest taki nacisk, żeby przed dyskusją o projektach, o inwestycjach mówić o reformach. To będzie duży problem, bo jak gdyby w liczbie reform jesteśmy dobrzy, w skuteczności reform dużo mniej, a w efektach reform różnie to bywa, ale chciałem to Państwu na przykładzie zobrazować, jak można by było przejść od reformy do projektów. Przykład jest prozaiczny, ale myślę, że da się to zrozumieć. Otóż dzięki temu, że mamy koronawirus, bardzo dużo ludzi zmieniło swoje zachowania transportowe. I teraz można to potraktować jako szansę, a można to po prostu jak najszybciej odwrócić i wrócić do starego nurtu. Jak to potraktować jako szansę? Ludzi można wysadzić z samochodów, ale jak to zrobić? Ludzi można wysadzić z samochodów poprzez bardzo sensowne inwestycje w dekarbonizację całego transportu, poprzez inwestycje w transport zbiorowy, poprzez inwestycje w indywidualną mobilność aktywną typu rowery, transport czy też przemieszczanie się piesze, różne sharingi itd., itd. Co dzięki temu można uzyskać? Dzięki temu uzyskujemy redukcję hałasu, redukcję emisji CO2, redukcję toksyn, które tworzą smog, uzyskujemy efekty w sferze zdrowia społeczeństwa, uzyskujemy efekty w sferze rynku pracy, bo ludzie mniej chorują, ludzie więcej pracują, ludzie dokładają się do naszego produktu, czyli uzyskujemy cały szereg działań w odpowiedzi na pewien pomysł, tak? Jak wysadzić, strzelam w tej chwili w Opolu 10% ludzi z samochodów, efekty tego są bardzo duże. Tylko do takiego myślenia jesteśmy zachęcani, natomiast na razie to się w Polsce odbywa tak, że zbieramy projekty, mamy już ich 1500 w Polsce, przekraczające wielokrotnie te pieniądze, o których mówimy na Krajowy Program Odbudowy. Będzie procedura teraz selekcyjna, ciężko powiedzieć jak ona będzie do końca wyglądała, ale musi nastąpić szybko, więc czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ mamy bardzo mało czasu na bardzo mądre decyzje. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest przykład innych państw. W Polsce podniecamy się, proszę Państwa, tym, że Krajowy Program Odbudowy to jest dofinansowanie 100 do zera, tak? Czyli że Unia daje nam 100, my nic nie musimy dołożyć, więc to są najlepsze pieniądze, jakie są do wzięcia. No, ma to swoje też złe strony, bo to czasami zmierza w kierunku tego, żeby finansować wszystko, co nam przyjdzie do głowy, ponieważ nic nie musimy do tego dołożyć.
Natomiast chciałem zwrócić Państwu uwagę, jak Francja podeszła do swojego krajowego programu odbudowy. Francja podeszła zupełnie inaczej. Francja ma mniej pieniędzy w ramach swojego krajowego programu odbudowy, ma około 40 miliardów, my mamy około 57 razem z pożyczkami, ale Francja powiedziała, że do tych 40 miliardów dołoży 60 swoich. I Krajowy Plan Odbudowy będzie się składał z kwoty 100 miliardów, którą w bardzo dobrze wyselekcjonowane priorytety ten kraj chce zainwestować. Więc zachęcam Państwa do naciskania na różnych partnerów, zwłaszcza rządowych, żeby dyskusja o Krajowym Programie Odbudowy toczyła się wokół zmian systemowych, za którymi dopiero pójdą inwestycje, i żeby toczyła się w kierunku takich zmian, w których jak gdyby jesteśmy w których mamy najwięcej do nadrobienia. Najwięcej do nadrobienia mamy w obszarze energetyki, nie da się tego ukryć, w obszarze mobilności, w obszarze edukacji, w obszarze zdrowia i prawdopodobnie także w obszarze integracji społecznej powiązanej z rynkiem pracy. To są te rzeczy, o których trzeba dyskutować, ale najlepiej byłoby wychodzić od zmian systemowych. Miałem tego nie mówić, ale jeszcze jeden przykład dam. Skoro wiemy, że w Polsce potrzebujemy minimum 30 tysięcy lekarzy do końca roku 2030, to wychodząc z tego założenia, trzeba by było w ramach Krajowego Programu Odbudowy podjąć cały szereg różnych działań, niektórych regulacyjnych, niektórych inwestycyjnych, niektórych bieżących, które miałyby tą sytuację w sposób istotny zmienić. Więc tak ten program powinien według mnie wyglądać. Pierwsze, proszę Państwa, pierwsze przymiarki takie oficjalne będziemy mieli już na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Wtedy będą konsultacje społeczne. Opolszczyzna bardzo ciekawą propozycję przedstawiła 14 projektów dużych, prawie 4 miliardy euro, czyli to prawie 17% tych wszystkich środków KPO. Myślę, że jest szansa, że pewna część z tych przedsięwzięć będzie realizowana, ale zachęcam do tego, żeby myśleć w kategoriach efektów tych projektów po ich zakończeniu i zachęcam też do myślenia o tym, żeby myśleć w kategoriach zmiany systemu, tak? Zmiany systemu, czy to w zdrowiu, czy w edukacji, czy w transporcie i w wielu innych rzeczach, na przykład w polityce klimatycznej. Dziękuję bardzo.